realizacji patrzymy, czy jest w liściu i czy jest w mszyca. I potwierdziło nam badanie, że z przebadanych prób z całej Polski w mszycach w 72% z tych prób mszyce posiadały wirusa żółtaczki rzepy. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę, co się nałożyło, jest korelacja. Bardzo duże stężenie wirusa żółtaczki czy mszy, które infekują, jest skorelowane z uprawą buraka cukrowego i ziemniaków. Z racji tego, że jesteśmy na Kujawach, bliskość Pruszwicy czy innych cukrowni, można podzielić Polskę na jakby dwie połowy. Zachodnia to jest burak, wschodnia to są ziemniaki. I to tu również, jak na naszym narzuciliśmy monitoring, to również jest skorelowane właśnie, gdzie jest uprawa buraka, gdzie jest buraka ziemniaka, paszy, drzewów owocowych. A jeszcze jest jedna ciekawostka, bo tak mówimy na jesieni, dlaczego to jest teraz problem ze szkodnikami? Bo moi drodzy, możemy pryskać na jesieni, bo tak jak wiemy, chociaż mamy teraz koledzy z firmy chemicznej może mnie poprawią, bo z tego co wiem, na mszyce jest tylko jeden lub dwa środki są teraz tylko dopuszczone. Tych środków coraz więcej wypada z rejestracji i z użytku, ale mamy poplony. Moi drodzy, w poplonach to jest rezerwuar wszystkich szkodników, które przelatują. Jeśli my nie przyjdziemy na rzepa i nie wejdziemy i nie sprawdzimy, często jest tak, moi drodzy, że jak pójdziemy rano i powiem teraz tak, przejdźmy do roku 2017, gdzie była bardzo odwrotnie niż 16. Było chłodno, wilgotno, mokro. Jeśli poszliśmy rano o 7, tak jak często przychodzicie do pracy, jedziecie pierwsze to w pole, no patrzycie, no przecież ten rzepak jest czysty, żadnego szkodnika, żadnej mszycy. Moi drodzy, bo nie znajdziecie, jak będzie chłodno. Mszyca schodzi pod ziemię do centymetru półtorej. Jak się ociepli, to mszyca sobie w południe wychodzi i zaczyna żerować. Także jak wy pojedziecie swoimi opryskiwaczami z rana, bo trzeba zrobić zabieg, często jest tak, że za dwa dni przychodzicie, dalej mszyca jest. Albo są powstałe uszkodzenia. Ale idźmy dalej. To był 17, a to był 18. Ubiegły sezon. Moi drodzy, infekcja czy nalot mszycy był jeszcze większy niż w 2016 roku. I teraz jest to 2 październik. Jesteśmy na dalszych doświadczeniach. Zobaczmy, jak wygląda rzepak, gdzie występuje. W tej lokalizacji patrzymy, czy jest w liściu. Czy do maja, Adaś, jeśli będzie taka możliwość, będzie pełne zestawienie za 4 lata. Jeśli koledzy mnie tu z ODR Minikowo zaproszą, przedstawimy pełen monitoring za 4 lata, który będziemy publikować. Pokrótce, moi drodzy, jak to wygląda, jeśli chodzi o rejestrację, bo też możemy się tym pochwalić, czy my się nazywamy jeszcze chwalić, dlatego, moi drodzy, muszę się pochwalić z jednej strony. Od 2017 roku trafiły pierwsze 2 odmiany z odpornością na wirusa. W 2018 było odmian 5, w tym roku 4. Moi drodzy, to są odmiany o najwyższym potencjale klonowania. Idźmy dalej. Pracujemy, żeby zwiększyć ten potencjał genetyczny. Właśnie ta innowacyjność, te innowacyjne cechy, to jest to, które wam dadzą, że będziecie zawsze ta ochrona plonu. Daje to, że z tych odmian możemy wyciągnąć jeszcze więcej przy tak trudnych latach, jak teraz mamy, różne zagrożenia są ze strony. Cały czas hodowla musi szukać nowych rozwiązań, żeby dostarczać jak najlepsze odmiany.